Wielu producentów zastanawia się, w jaki sposób wyróżnić swój produkt w regale, wyróżnić swój produkt w półce. To też jest ważne dla sklepu i dla kierowników sklepów, żeby zrobić pewnego rodzaju kontrasty kolorystyczne. O tym, jak tę zasadę zastosować, pokażę na tym najbliższym filmie. Nazywam się Roman Szemczak i pomagam przedsiębiorcom zwiększyć zyski w sklepie. Zobaczcie zresztą sami. Zobaczcie, że yy, tutaj w przypadku, tych Tuszy, poszczególne tusze dla poszczególnych zastosowań, ułożone było w segmentacji wertykalnej, w taki sposób, żeby każdy kolor, każde przeznaczenie było oddzielone właśnie różnymi innymi segmentacjami. Co to daje? Po pierwsze, z daleka widać, że dany kolor do danego tuszu, danej drukarki jest możliwy do zakupu. Po drugie, wyróżnia poszczególne, poszczególne segmenty kolorystyczne i przeznaczenia danych produktów. Zasada kontrastu jest... Bardzo znana, szczególnie w branży FMCG. Zobaczcie. Układanie choćby nawet owoców jest w taki sposób zrobione, żeby różne kolory, różne barwy były ze sobą e, połączone, ale też e, ustawione w sposób odpowiedni, żeby wypuklić e, poszczególne barwy. I tak samo można zrobić w regale. Warto to stosować, gdy zasada kontrastu e, wzmacnia poszczególne rodzaje produktów i poszczególnych producentów. Chciałem się zaprosić do specjalnego kursu który nazywa się Top 10 Taktyk Cenowych, które zwiększą marżę w Twoim punkcie sprzedaży. W tym kursie będę opowiadał o najczęstszych błędach stosowanych przez detalistów. Omówię, dlaczego dźwignia pricingowa jest najtańszym sposobem zwiększenia rentowności i zyskowności w Twoim punkcie sprzedaży. Omówię najbardziej popularne techniki sprzedaży, narzędzia, które sprawią, że że klienci z jednej strony będą mieli pozytywny wizerunek cenowy Twojego sklepu, a z drugiej strony będziesz mógł na tym więcej zarabiać. A na końcu pokażę, jak praktycznie te taktyki cenowe zastosować w Twoim punkcie sprzedaży na podstawie analiz od grup produktowych przez rodziny asortymentowe do konkretnego produktu. I w jaki sposób to się przekłada na zwiększenie marży w Twoim punkcie sprzedaży? Zapraszam Cię gorąco na ten wyjątkowy kurs, który poprawi rentowność Twojego sklepu. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to daj lajka. Zasubskrybuj ten kanał albo wyszlij z Neomemu, którego zainteresuje ta wiedza. I zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego odcinka.